Ralf Kaminski należy do grona najbardziej emocjonalnych artystów, którzy zachwycają pięknymi brzmieniami i płynącym z nich przesłaniem. Również tym razem, Ralf na deskach Sopockiej Opery Leśnej zafundował fanom niezwykłe show. zagra nie jedną piosenkę, ale więcej piosenek, których nigdy nie grałem w telewizji na żywo, więc mam nadzieję, że będziecie z nami. Za chwilę zaczynamy pierwszą próbę, później będzie próba generalna, a teraz spróbuję was zabrać w kulisy tego festiwalu. By pokazać wam, jak wygląda backstage opery Leśnej i jak trwają próby, zapowiadał w mediach społecznościowych. Słowa dotrzymał. Oprócz swoich największych hitów, Ralf Kaminski pochwalił się także nowymi aranżacjami. Jedna z nich była uhonorowaniem Irene Santor. Utwór Już nie ma dzikich plaż w jego wykonaniu spodobał się wielu fanom. Na koniec Sopockiego występu Ralf skorzystał z okazji i zwrócił się do widzów festiwalu z pewnym szczególnym apelem. Cudownego lata, jesieni i zimy. Idźcie na wybory, kochajcie się i akceptujcie, powiedział ze sceny. Ludzie podzieli się na dwa obozy, tych którzy uważają, że dobrze zrobił nawiązując do tematów politycznych, oraz tych sądzących, że w muzyce nie ma miejsca na takie wzmianki. Trudno nie zauważyć, że Ralf Kaminski do krytyki i dyskusji dookoła swojej osoby jest przyzwyczajony. Spotkał się z nimi między innymi, gdy wszedł we współpracę ze znaną siecią Fast, Food. Ponieważ muzyk nie je mięsa, wielu uważało, że to niemoralna decyzja. Nawet jeśli promował kanapkę wegetariańską. z krytyką, spotkał się również, gdy powiedział, że artyści powinni chodzić do psychologów, bo to ciężka praca o dużym obciążeniu psychicznym. To powinien być obowiązek, jeżeli jest się w biznesie artystycznym. Co innego, jak pracujesz w jakimś sklepie, wyznał, co nie przypadło do gustu odbiorcom kropka, tym razem internauci zwrócili uwagę, że groteskowa choreografia nie pasowała do wielkich hitów, które Ralwo wykonywał nie potrafi tańczyć, a to manieryczne śpiewanie to kropka Jak to się może podobać ludziom, z bezcześci utwór tym pajacowaniem. Temu panu już dziękujemy, rozumiem, że ma swój styl, ale to jest karykatura pięknego utworu, spływały komentarze, inni komentujący podkreślali, że cenią oryginalność Ralfa, część zapewniła go o rewelacyjnym występie. Nie da się ukryć, że cokolwiek sądzi się o muzyce Kamińskiego, jest on barwną i kreatywną postacią, nie można pomylić go z żadnym innym twórcą. To jego największa siła, ale i powód, dla którego 32, klatek stale wystawiony jest na krytykę. Co więcej, artysta już niejednokrotnie pokazał, że żadnych wyzwań się nie boi. Można oglądać go na największych festiwalach kraju, w tym festiwalu w Opolu, Katowickim Off Festivalu, Orange Warsaw Festival, a nawet Openerze w Gdyni. Czytaj też, Gessler zapadła się pod ziemię. Problemy zdrowotne to nie plotki. Menadżerka miga się od odpowiedzi, awantura po koncercie TVN. KORA. Przyszłam na świat, po to widzowie nie zostawili na nim suchej nitki. Dawid Grzelak zrelacjonował szczegóły brutalnego zdarzenia. Ralf Kamiński zabrał głos.